Jak wiecie, słuchajcie, my propagujemy takie zdanie, że wszystko jest po coś, oprócz tego, że można pięknie żyć. I dzisiaj takim uosobieniem tych dwóch zdań na warsztatach o zdrowiu jest pewna osoba, której historię pokrótce przedstawię, w jaki sposób my w ogóle trafiliśmy na siebie, a za chwilę nasz gość pokrótce przedstawi swoje życie i siebie. No ja trafiłem na Aleksa w Międzygórzu. Międzygórze jest tym naszym miejscem, gdzie nam się rodzą pomysły w naszej głowie. W Międzygórzu, Aleksie, to też dla ciebie informacja, mieszka pewien człowiek, do którego jeździmy od wielu lat, do jego willi i tam spędzamy niesamowicie płodne umysłowo dni. I ten człowiek któregoś dnia, kilka miesięcy temu, powiedział, że trafił na pewnego człowieka, który zmienił jego życie. On trafił na film, w którym ty opowiadałeś, w jaki sposób punktować swoje takie elementy w życiu od skali od 0 do 10. I ty mówisz w tym filmie o tym, że jeżeli osoba, z którą żyjesz, jest szczęściarą, codziennie powtarza sobie, że jest szczęściarą, że ciebie spotkała, dajesz wtedy 10 punktów. A jeżeli ta osoba mówi, że coś jest nie tak w tej relacji, to dajesz sobie na przykład punktów 0. I teraz tych elementów w życiu on mówi, że jest mnóstwo i ten każdy element trzeba mnożyć, a nie dodawać. I ja wiem, że ta osoba mówiła mi, że w jednym aspekcie w życiu właśnie wyszło mu zero i mówi, że kurczę, to ja muszę naprawdę zacząć pracować nad swoim życiem i nad swoimi relacjami. A tą osobą, o której mówił właśnie byłeś ty, Aleks, i twój kanał na YouTubie. Dlatego ja bym chciał przedstawić Aleksa Warszewskiego, który jest niesamowitą osobą zmieniającą życie wielu osób, a na pewno życie nasze, ale też kolegi z Międzygórza. Witamy cię, Aleks, i opowiedz, skąd się w ogóle wziąłeś na tej planecie i co ty robisz, że tak mocno zmieniasz życie ludzi. Okej, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie tutaj. Tutaj usłyszałem dużo takich wielkich słów o sobie, no nie jestem pewien, czy do końca na nie zasługuję. Wiesz, na tej planecie wziąłem się dokładnie w taki sam sposób, jak każdy z nas prawdopodobnie, czyli nasi rodzice uprawiali seks i to skończyło się wyścigiem, który wygrał plemnik, który niósł mój materiał genetyczny, ale to każdy z nas ma coś takiego. Więc o tym może nie będziemy opowiadać. Ja się wziąłem właściwie stąd, że ja z natury jestem osobą dość leniwą. I generalnie jestem człowiekiem, który zawsze cenił sobie to, żeby dobrze żyć, ale też pożytecznie żyć. No i przez długi okres czasu próbowałem różnych rzeczy, jak to zrobić, ale to byłaby bardzo długa historia, ponieważ jestem już człowiekiem w wieku dość zaawansowanym, to być może nie jest takie interesujące, ale najbardziej interesujące jest chyba to, że w sumie najpierw doszedłem do tego, jak samemu dobrze, w miarę wygodnie żyć, w uczciwy sposób, nie przepracowując się, jednocześnie mając różne rzeczy, które są dla mnie ważne, przy czym rzeczy może bardziej mam na myśli przeżycia niż kwestie materialne, chociaż te tam w jakimś minimalnym stopniu też. No i w którymś momencie stwierdziłem, jak jest mi tak dobrze, jak się rozejrzałem, wielu ludziom nie jest tak dobrze. I pomyślałem sobie, że tak naprawdę to często bardzo niewielka różnica jest między tym, co ja robię, co robią inni ludzie, że inni ludzie są jeszcze nawet często zdolniejsi ode mnie, mądrzejsi może, o wiele bardziej pracowici, a jednak nie mają takich rezultatów. No i w 2006 roku zacząłem prowadzić blog Aleksa, gdzie po prostu bezpłatnie, bo wtedy wszyscy się dzielili za pieniądze czymś, ja powiedziałem, ja tego nie potrzebuję, bezpłatnie dzieliłem się różnymi przemyśleniami, doświadczeniami, to się cieszyło dużym powodzeniem. No a w którymś momencie stwierdziłem, ponieważ lubię eksperymentować, że otworzę sobie kanał na YouTubie, no i tak sobie po amatorsku nagrywam troszeczkę filmików. To się w międzyczasie troszkę rozrosło, no ale tak wyszło. Ten film, o którym mówicie, nawiasem mówiąc, to był film, jak mieć dużo efektów wow w życiu. I to jest film, który warto obejrzeć, moim zdaniem. Przy czym tam niekoniecznie chodziło o to, że tylko moja partnerka ma ten efekt, mówi: wow, jestem szczęściarą, że jestem z tobą, ale ty musisz mieć też takie coś, jeżeli myślisz o twojej partnerce, że mówisz: okej, wow, mam dużo szczęścia, że trafiłem na tą kobietę w moim przypadku, prawda? Ale to niesamowite jest to, że zobaczcie, w jakich czasach żyjemy. Ty sobie siedzisz teraz w Krakowie, bo tak mówiłeś nam przed tym, jak Tak. zaczęliśmy rozmawiać. My sobie siedzimy w małej miejscowości nad jeziorkiem i możemy wpływać, tak naprawdę rzeczywiście wpływać dzięki internetowi, dzięki YouTube'owi, dzięki innym narzędziom na życie ludzi. To jest niesamowite. Jeszcze
kilkanaście lat temu to było nie do pomyślenia. Trzeba było zorganizować jakieś spotkanie, nie wiem, zadzwonić, spotkać się. A tutaj niesamowite, że nasze drogi tak się potoczyły, że weszliśmy do tego internetu, bo my byliśmy pokłóceni z internetem totalnie. To prawda. My jako lekarze przecież, Aleks, pewnie domyślam się, nawet nie z racji twojego wieku, tylko z racji doświadczenia życiowego, wiesz, że zetknięcie się ze służbą zdrowia, z tak zwanym systemem, powoduje u wielu osób złamanie, przetrącenie karku, mimo dobrej chęci uczestników tego systemu. Po prostu jest tak chaotycznie zorganizowany, tak nieracjonalne działania tam występują, że w którymś momencie my, logicznie myślący, tak samo zaczęliśmy zadawać pytania i te pytania doprowadziły nas do tego, że tak naprawdę no coś tu jest nie tak, że zalecenia dotyczące leczenia chorób metabolicznych, zalecenia dotyczące cukrzycy typu drugiego są kompletnie oderwane od rzeczywistości. To jest jakaś wiedza po prostu totalnie nie tylko przestarzała, ale po prostu nieprawdziwa. No i zaczęliśmy drążyć. Okazuje się, że na świecie są lekarze, którzy już przed nami doszli do wniosku, że cukrzycę da się wyleczyć, że otyłość nie jest czymś, co spada z kosmosu i nie można tego wycofać, i że głodowanie 2-3 dni z rzędu nie powoduje, że zeżresz sobie swoją nerkę czy gałkę oczną. A wręcz przeciwnie, jako organizm ewolucyjny jesteśmy do tego przystosowani, tylko gdzieś po drodze, i to całkiem niedawno, zatraciliśmy tą umiejętność, a przede wszystkim jakby umiejętność racjonalnego myślenia, wsłuchiwania się w swój organizm. Dlatego przy tej okazji chcemy ciebie tutaj troszeczkę podszczypać, bo wiemy, że nasze drogi też się pod tym kątem trochę krzyżują. No, wiemy, że używałeś tego narzędzia LCHF plus IF, czyli post przerywany, w walce ze swoją nadwagą. Jak możesz, opisz, Aleksie, twoją przygodę, jak to wyglądało, na jakim etapie teraz jesteś? Wiesz co, to jest tak, po pierwsze tutaj trudno mówić o walce. Bo tak. ja nie lubię walczyć, ja lubię robić takie rzeczy, że ustawiasz pewne parametry i reszta już się sama załatwia. Ja przez bardzo wiele lat oczywiście miałem bardzo dużą nadwagę, naprawdę bardzo dużą, co zresztą widać na starych filmach, która mi specjalnie nie przeszkadzała tak naprawdę. No, ale w którymś momencie, trochę ponad 3 lata temu, ożeniłem się z moją wspaniałą Karoliną i stwierdziłem, że ja chcę z nią jak najdłużej delektować się życiem. Żeby się delektować życiem, muszę być w miarę w dobrej formie. No i zacząłem szukać dróg, jak się tej mojej nadwagi pozbyć. No i zrobiłem to znowu po mojemu. Wiesz, ja jestem zawodowo konsultantem. Konsultant to jak ma jakiś problem, to przede wszystkim trzeba się dokopać informacji wszędzie tam, gdzie jest dużo informacji, częściowo sprzecznych, częściowo nieprawdziwych. No to zacząłem sobie szukać. I oczywiście zacząłem od tego, żeby zrozumieć, jak w ogóle działa mój organizm, bo strasznie dużo ludzi, wiesz, stosuje różne diety, w ogóle nie wiedząc, co robią tak naprawdę. Wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Więc zacząłem studiować, okazało się, że to wiele rzeczy jest zupełnie inaczej, niż myślałem. No więc eksperymentalnie postanowiłem sobie właśnie wykorzystać fakt, że będę jadł bardzo mało węglowodanów. Ja byłem człowiekiem bardzo uzależnionym od węglowodanów. Bardzo, 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 jak większość ludzi zresztą. Tak. Ale postanowiłem się tego pozbyć, to pozbyłem się w dosyć prosty sposób. A mianowicie, jeżeli was to szczegóły interesują, bo to może być interesują trochę... Interesują właśnie, tak, tak. Więc słuchaj, ja miałem ten problem z węglowodanami i pomyślałem sobie, o co tu zrobić, żeby nie odczuwać tego łaknienia, jak najesz się węglowodanów, to wam to nie muszę tłumaczyć, wysoki poziom insuliny, poziom to wszystko spada, kreszujesz, jesteś głodny i tak dalej, i tak dalej. No więc zacząłem od tego, że pamiętam, to było wtedy w Międzyzdrojach podczas wakacji, że sobie na śniadanie robiłem porządną bulletproof coffee z tak MTC jest, oil, to jest właśnie, wiesz, to od razu pobudziło tam wydzielanie tych ciał ketonowych, więc to jakoś, szybko jakoś poszło, a potem jednocześnie zacząłem maksymalnie ograniczać węglowodany wszelkiego rodzaju i tak naprawdę trwało to, nie wiem, może z tydzień i się przestawiłem. I nagle patrzę, że tak, nie jestem głodny specjalnie, waga mi leci, czuję się dobrze, energii mam dużo. No więc tak sobie to pociągnąłem, aż zjechałem 25 kilo, co było całkiem niezłe, biorąc pod uwagę mój zaawansowany wiek, bo to już nie ta prędkość metabolizmu i tak dalej, i tak dalej.
No i w rezultacie przestawiłem sobie metabolizm. To, co ja dzisiaj sobie cenię, to jest to, że mam mimo wszystko tak elastyczny metabolizm, że ja mogę 24 godziny nie jeść, nie mam żadnego problemu, bo tu mam trochę tkanki tłuszczowej, to mój organizm z tego skorzysta, a do 19 godzin to w ogóle nie mam problemu. To jest bardzo piękna sprawa. Świetne, właśnie jesteś takim kolejnym chodzącym przykładem na to, nie tylko na to, że racjonalne podejście do jedzenia daje efekty, ale też każdy, kto zaczyna stosować styl niskowęglowodanowy, połączony najczęściej z dłuższymi przerwami w jedzeniu, czyli właśnie 24-godzinne naturalne głodówki, bo przecież przyznaj, że to przychodzi w sposób naturalny, ponieważ po prostu jesteś zajęty czymś, masz jedzenia, tak jak my na przykład dzisiaj, nie wiem czy ty, ale ja nie jadłem śniadania i nie zamierzam jeść nic do godziny 22, bo czuję wtedy czystość umysłu. I teraz... Pytanie do ciebie polega na tym, czy ty uzupełniałeś jakieś witaminy, minerały, czy użyłeś jakiegoś, nie wiem, protokołu, procedury gdzieś tam znalezionej, czy po prostu wystarczyło ograniczać węglowodany i poszło? Czy na przykład zwracałeś uwagę na magnez, na witaminę D, na co my zwykle zwracamy uwagę? Tak, dobrze, więc słuchaj, wiesz, ja się zacząłem edukować, to już robiłem dla siebie, jak to robię dla siebie, robię to też porządnie, to stwierdziłem, zacząłem studiować różne materiały, ja operuję w trzech językach, w tym niemiecki, angielski, więc zacząłem studiować dużo materiałów na ten temat, jeśli chodzi o suplementację, na przykład to Niemcy tutaj są bardzo do przodu, więc oczywiście suplementowałem witaminę D, suplementowałem sobie magnez, takie rzeczy też, oczywiście, że tak, ale to tak, że tak powiem przy okazji, porządnie zacząłem się suplementować tak naprawdę, jak się COVID zaczął, bo zacząłem studiować po prostu amerykańskie badania, co tam jest potrzebne, żeby maksymalnie zwiększyć odporność mojego układu odpornościowego, żeby mu nie przeszkadzać, prawda? No więc tam znalazłem bardzo, ja to zresztą opublikowałem nawet na Facebooku czy na moim blogu, znalazłem całkiem niezły protokół i do niego się stosowałem i w gruncie jeszcze ciągle się stosuję. No i rezultat jest taki, że prawie nie choruję. Co prawda przeziębiłem się w zeszłym tygodniu, to było zabawne, że umówiłem się z wami i się po raz pierwszy od nie wiadomo jak dawna, naprawdę już nie pamiętam, od kiedy... Zestresowałeś się po prostu, przyznaj, zestresowałeś. Nie, no ja sobie takimi rzeczami z całym szacunkiem się nie stresuję. To jest, wiesz, rozmowa to jest przyjemność. Więc myślę, że złapałem to po prostu po mojej małżonce, która wcześniej to miała. Więc praktycznie nie choruję, nie? I to jest bardzo dobra rzecz. Ale wtedy wracając właśnie... jeszcze do tego, jeszcze Dobrze. Chodziło właśnie o ten intermittent fasting, prawda? Czyli to jedzenie w takim oknie czasowym, no to ja najpierw byłem zdziwiony, że w ogóle coś takiego jest, bo mówię, jak to jest możliwe, że w zależności od tego, w jakich porach jesz, to chudniesz albo nie, dopiero jak zrozumiałem, że tam jest kwestia, wiesz, insuliny, greliny i te leptyny, prawda, że to wszystko musi współgrać, no to wtedy wszystko było dla mnie jasne. Ja myślę, że jeżeli ktokolwiek, to co wy robicie jest moim zdaniem bardzo cenne też, bo ludziom brakuje takiej wiedzy. Ja się nawet zastanawiałem wtedy, czy nie nagrać parę odcinków, tylko stwierdziłem, jak będę potem dyskutować z jakimiś ludźmi, którzy mówią, że 6 razy dziennie trzeba jeść. Ja miałem dyskusję z jednym lekarzem, któremu jak mu powiedziałem, że robię intermittent fasting, ale robię taki intermittent fasting, to było, wiesz, jadłem w jakimś oknie 5-6-godzinnym, więc nic ekstremalnego. A on mi mówi, nie rób tego, bo dostaniesz cukrzycy. Ja mówię, słuchaj, wytłumacz mi fizjologiczny proces, który miałby do tego doprowadzić, nie? Tak. Ale kochani, lekarz, nie? Więc ja stwierdziłem, że tego nie będę robił i cieszę się, że wy to robicie, bo to okej, dwóch lekarzy to przynajmniej nie będą ludzie zarzucać, że coś dyletanci coś proponują. Tak, robimy to i powiem tobie i powiemy wam, że no niestety to co ty mówisz, to jest taki dosyć standard, bo ja nawet pamiętam siebie sprzed kilku lat, kiedy pacjent próbował mnie wyedukować, mnie przecież mądrego, zdolnego, ambitnego lekarza, który przecież wszystko wie, no bo te autorytety na studiach nam powtarzały, że to co mówimy jest święte, Dosłownie. Nie da się dyskutować z kimś, kto jest święcie przekonany i nie spróbował na sobie, tak jak my teraz spróbowaliśmy na sobie, że to, co nam wmawiano, jest kitem, krótko mówiąc, a już na pewno nie ma nic wspólnego z nauką i z badaniami naukowymi, tylko to gdzieś tam, jak prześledzić historię, to ty fajnie powiedziałeś, jakby ty zdobywałeś wiedzę, bo to, co nam się nie podoba w tej branży tak zwanej odchudzania i zdrowienia, to jest
To nie jest próba wyjaśnienia człowiekowi, dlaczego przytył i w związku z tym trzeba tą przyczynę wycofać, tylko to jest tak, mówienie, przytyłeś, bo za dużo żrysz, musisz mniej żryć, bo za dużo kalorii przyjąłeś, musisz spalać. Tutaj nie ma mowy o logice, fizjologii i faktach, tylko jest mowa o emocjach i to próbujemy zmienić i fajne jest to, że udaje nam się to coraz lepiej. I teraz ja pociągnę ten temat, w sumie mieliśmy 42 kilo. Ja przepracowany kierownik erki kardiologicznej w wielkiej klinice kardiologicznej, bo wpadłem na świetny pomysł, żeby zacząć robić drugą specjalizację, nie wiem po co, jakby pod presją społeczną, no i też to powodowało, że były te złe nawyki żywieniowe, węglowodany, słodycze, ale teraz często... Przepraszam bardzo, ja byłem wielkim dyrektorem szpitala, chodziłem w marynarkach, czułem się tak ważny, że ludzie na korytarzu rozchodzili się, bo pan dyrektor wielki, wielki szedł, że teraz się z tego śmiejemy, to jest śmiech po prostu, no ale to też była przyczyna do tego, że szliśmy w drogę choroby, a potem przetestowaliśmy na sobie i dokładnie. I teraz pięknym tym takim intro i prologiem przechodzimy do konkretnego pytania, bo my, Alex, naszą misją, takim dosłownie misją jest to, żeby po pierwsze edukować, ale po drugie, żeby ta edukacja wpłynęła na zdrowie metaboliczne jak największej ilości osób. Tak jak ty powiedziałeś, elastyczność metaboliczna to jest klucz do zdrowia metabolicznego. I teraz często mówimy, że w długoterminowym procesie odchudzania albo wychodzenia z cukrzycy, bo bardzo często te dwie rzeczy idą ze sobą, ważne są relacje. I teraz na początku często jest tak, że wszyscy chudną, czyli włączamy styl niskowęglowodanowy, włączamy intermittent fasting, uzupełniamy niedobory, magnez, witamina D, parę innych rzeczy, ale po jakimś czasie, jak sam wiesz, ta krzywa spadku masy ciała, ona idzie najpierw jak ta skarpa spadająca, kamień ze skarpy, później zaczyna się wypłaszczać i u wielu osób zaczyna też iść do góry i później, i to jest ten moment, kiedy trzeba się zatrzymać, trzeba zacząć się przyglądać pewnym niuansom, ale bardzo często relacjom. I teraz zauważyliśmy, że u wielu pacjentów te relacje są taką piętą achillesową, że to one powodują, że żyjemy ciągle zestresowani, że otaczają nas ludzie, którzy powinni z tej skarpy spaść, to oni powinni spaść z tej skarpy. I teraz tak, ty jesteś ekspertem od relacji i napisałeś świetną książkę Sukces w relacjach międzyludzkich, dlatego proszę nam powiedz, jakie są najważniejsze punkty, na które tak ogólnie, jako początek do dalszej rozmowy, na które powinniśmy zwracać uwagę w relacjach, aby one nie były źródłem stresu, tylko radości i luzu, jak ty to mówisz. No wiesz co, tu są dwa punkty, od których możemy w ogóle wyjść. Pierwszy punkt to jest taki, żebyśmy my sami potrafili budować wartościowe relacje, z czym ma większość ludzi kłopot, bo nie potrafi komunikować. Więc to jest jedna sprawa. Z drugiej strony, oczywiście, jeżeli wprowadzamy jakąkolwiek zmianę w życiu, to relacje, jeżeli mamy dobre relacje z osobami, z którymi mamy dużo do czynienia i te relacje są relacjami wspierającymi, no to będzie nam łatwiej, no ale to jest takie dosyć trywialne. Czasem wspierająca relacja może być utrudnieniem. Mogę dać wam przykład. Ja mam relację z moją żoną, która mnie bardzo kocha i ona bardzo lubiała mi dogadzać też. Mówi tak, słuchaj, no dobra, to dzisiaj zjemy coś dobrego, dzisiaj zjemy sobie jakieś dobre ciastka, bo tu są w Krakowie można naprawdę znakomite rzeczy dostać. I oczywiście niechcący torpedowała moje działania zmierzające do tego, żebym po prostu, no jeszcze, żebym już troszeczkę jeszcze zjechał z wagą. I to są też takie rzeczy, że na przykład dobra relacja też może być szkodliwa na zasadzie takiej, że ktoś chce ci dogodzić, a ty masz za słabą wolę, żeby się oprzeć, prawda? Bo to wiadomo, ja jestem hedonistą, jest bardzo ciężko się oprzeć. Ale tutaj to też na to jest sposób, tylko to nie jest sposób związany z relacją, bardziej z medycyną. Nie wiem, czy was to interesuje. Tak. Ja zrobiłem taki eksperyment z moją Karoliną, że mówię dobrze. Ja jestem przekonany, ja mam lekką, ja według wszelkich badań moich takich, mam lekką insulinooporność, ciągle jeszcze, ale tam tak na granicy gdzieś. I mówię tak, słuchaj, to zrobimy to tak, ja wiem, że ty chcesz dobrze, ale zróbmy to tak, że założymy sobie na 2 tygodnie ciągłe monitory poziomu glukozy. Jest coś takiego, zapinasz sobie, rozumiesz, i patrzysz.
Tylko po to, żeby zobaczyć, bo wam nie muszę tłumaczyć, że w zależności od tego, jaki kto ma mikrobiom, to różnie reaguje na te same potrawy. I stwierdzimy, przetestujemy przez 2 tygodnie różne nasze ulubione potrawy, zobaczymy, jak będzie się poziom glukozy, jak będzie wyglądał, prawda? I to jest bardzo pouczające w ogóle, bardzo ciekawe, bo na przykład okazało się, że Karolina, jak miała bardzo stresujący pół dnia w sali sądowej, to jej poziom glukozy poszedł do góry. Dlaczego? Bo poziom kortyzolu był do góry, od razu poszła glukoza do góry, prawda? Poszła glukoza, poszła insulina. Bardzo trudno wtedy schudnąć, prawda? Jak wiecie. Na przykład. Albo na przykład coś takiego było, że poszliśmy na niewinne śniadanko, które ja zjadłem. No i po tym śniadanku zjadłem naprawdę jakąś chałkę, zjadłem jakąś jagodziankę i po tym śniadaniu, rozumiesz, poziom cukru mi poszedł taki, że tam, wiesz, ponad 200, potem po czym skreszowałem na 50 kilka, to jest chore. Więc wiesz, jak to pokazujesz osobie, z którą żyjesz i mówisz, zobacz, to jest szkodliwe, bo te wahania są szkodliwe, ta osoba sama widzi u siebie też, co jak na co wpływa, że to jest to bardzo, bardzo pouczające, więc jak mamy dobrą relację, tak? Przepraszam, może przerwałem, ale muszę to zrobić, bo to, co ty teraz opisujesz, czyli CGM, to jest Constant Glucose Monitoring i my, to jest, uważam, jeszcze niedoceniane narzędzie, które powinno być tak jak EKG w każdym gabinecie lekarskim albo pomiar mierzenia ciśnienia, powinien być zakładany każdej osobie, która, już nie mówiąc o cukrzycy, ale która ma problem właśnie z odchudzaniem, która nie może zbić tych kilogramów, ale zresztą tu nie chodzi o te kilogramy, tylko chodzi o zdrowienie metaboliczne. I teraz chcę tylko, bo jak powiedziałeś o swojej żonie adwokat, która okazało jej się, że wybija jej glukoza w trakcie rozprawy czy stresujących sytuacji, to powiem ci, że miałem pacjenta, dosłownie to jest tak jakby to, jakbym słyszał, że mówisz o tym pacjencie, który faktycznie był wziętym adwokatem, który robił wszystko to, co my mówimy, czyli był na LCHF-ie, był na IF-ie, uzupełniał witamina D, magnez, wszystko z naszym protokołem, ale po jakimś czasie, po spadku 15 kg, a chciałeś się schudnąć 10 kg, no wspólnie chcieliśmy, żeby doszedł do tej wagi zdrowia metabolicznego i nie udałoby mi się dojść do problemów, gdybym nie założył mu CGM. No takie potężne wzrosty glukozy do ponad 180 w trakcie rozpraw sądowych no spowodowały, że od tego momentu zaczęliśmy pracować nad nie jedzeniem, tylko nad medytacją, nad sposobem radzenia sobie ze stresem. Akurat u niego dobrze to zrobiło, u niego akurat dobrze zrobiła psychoterapia u mojej dobrej koleżanki psycholog. Kilka sesji psychoterapeutycznych okazało się, że jakieś problemy z przeszłości, wprojektowane zdanie w głowie powodowało, że on tak, a nie inaczej reagował na stresujące sytuacje. Ale zobaczcie sytuację a propos CGM. My co jakiś czas testujemy CGM-y. Ja założyłem sobie CGM na 2 tygodnie i wiecie, wiesz, zdrowy metabolicznie gość, który tak właściwie chciał się pobawić tym sprzętem, żeby wiedzieć, o czym jest mowa wśród pacjentów. I nagle mówię, dobra, generalnie nie jemy owoców, ale akurat dzieciaki tam nie mają z tym problemu. Są owoce, były akurat winogrona. Mówię, dobra, no to ciach. Jemy te zdrowe winogronka. Jemy te zdrowe winogronka. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Patrzę na CGM za kilkanaście minut. Kurczę, około 200 tak naprawdę poziom. Tak. Potem zaraz senność. I jakby dążę do tego, że tak, osoba świadoma, no mówimy o tym, edukujemy, dopóki nie zobaczysz czegoś na papierze, na cyfrach, to często pacjentów nie jesteśmy w stanie przekonać, no nie jedz owoców, kiedy owoce to przecież źródło witamin i w ogóle wszystkiego. No, prawda jest taka, niestety, prawda jest taka, że owoce dzisiejsze to źródło cukru, a nie witamin. Tak. I też trudno użyć tego argumentu, kiedy nie masz dowodów na to, że zobacz, cukier u zdrowego gościa prawie 200, no to u cukrzyka albo z insulinooporność to jest poziom kosmos po zdrowym owocku, nie? Także super narzędzie. Tak. Jeszcze potem jak zobaczy, jak kreszuje, nie? Że tam, wiesz, spada ci na... Ja rekordowo właśnie po tym śniadaniu skreszowałem na 57, to jest naprawdę mało już, nie? No słuchajcie, no przecież to jest typowa klasyczna hipoglikemia reaktywna. Ale właśnie poczekaj, nie miałem żadnych objawów hipoglikemii, prawdopodobnie dlatego, że jestem metabolicznie elastyczny i pociągnąłem dalej na ketonach, nie? Ale wiesz, jakby ktoś taki nie był, no to wiesz, no to leżysz.
No to wybacz, ale krótkie wytłumaczenie dla tych, którzy oglądają nas od niedawna. Hipoglikemia reaktywna to jest stan, który występuje wybitnie po wysokowęglowodanowym posiłku. Praktycznie on nie występuje u osób, które się odżywiają niskowęglowodanowo lub są elastyczne metabolicznie. Po takim, no dajmy ten twój winogrono. Dobry. Szybki wzrost glukozy, za tym idzie szybki wyrzut insuliny, która musi tą glukozę wepchnąć gdzieś, gdziekolwiek tylko może, najczęściej są to mięśnie, jeżeli je masz w odpowiedniej ilości, ale ta insulina jest wyrzucana przez trzustkę jakby paradoksalnie zbyt intensywnie, jest jej zbyt dużo, zbyt mocno wbija tą glukozę, tak mocno, że twój organizm wpada w hipoglikemię reaktywną, czyli z drugiej strony idziesz tak jak w rollercoasterze. Zjeżdżasz na dół i nagle czujesz, jeżeli nie jesteś elastyczny metabolicznie, napady wilczego apetytu, drżenia mięśni, osłabienie, bladość skóry, szybkie bicie serca. No po prostu organizm twój mówi: zjedz coś koniecznie, najlepiej jakby to był batonik Bounty albo te inne M&M'sy, które są dostępne na stacjach CPN na poziomu wzroku dziecka, bo przecież po to są tam umieszczane. No ale Alex jest elastyczny metabolicznie, dlatego w ciągu dosłownie minut, a jak nie sekund, organizm zaczyna wyczuwać brak glukozy, ale wie dobrze, że alternatywnym źródłem energii jest tkanka tłuszczowa i ciała ketonowe, które sobie po prostu można brać z tego rezerwuaru tkanki tłuszczowej wtedy, kiedy się chce, ale trzeba być właśnie przystosowanym do tego hormonalnie i enzymatycznie. Także gratulujemy, Aleksie, twojej elastyczności. O robienie szpagatu nie będziemy cię prosić. Nie, nie, to raczej już nie w tym życiu. Chyba że ktoś mnie będzie rozkładał potem, tak. Ale to jest właśnie bardzo istotne, ta elastyczność jest istotna, bo przy takim poziomie cukru to bym normalnie leżał. Normalnie leżałbym na ziemi i płakał. A to, tak to w ogóle prawda? Nie odczuwałem tego. Byłem zaskoczony, że mam tak niski poziom. Są osoby, przepraszam cię jeszcze, które przy poziomie 40 normalnie rozmawiają, a ja poziomy 40 hipoglikemii ratowałem jeżdżąc w pogotowiu. Osoby nieprzytomne, to była śpiączka hipoglikemiczna. Wtedy trzeba było wstrzyknąć w żyłę taki klejący, słodki roztwór, który się nazywał glukozą 20%. No. I to mi dawało zawsze takie wyobrażenie, kurczę, cukrzyk z poziomem glukozy 500 we krwi, on ma naprawdę tą krew klejącą. I teraz wyobraźcie sobie, że ta krew pełna cukru dostaje się do wszystkich narządów, które odpowiadają za twoje zdrowie, szczęście, odpowiednie myślenie. No po prostu to jest tragedia. Stąd się biorą wszelkie powikłania. Glukozę trzeba za wszelką cenę obniżać. Najlepiej nie lekami. Oczywiście nieraz się nie da w inny sposób, ale stylem życia po prostu jej nie jeść. Dokładnie, absolutnie się zgadzam i wiesz, ja to potwierdzam jako osoba, która to praktykuje też, prawda? Tak. Będąc w wieku już takim, jakim jestem, z historią życia taką, jaką jestem, wy macie to szczęście, że złapaliście pewną wiedzę w młodym wieku. Ja złapałem to, słuchaj, wiesz, po 60, no to... Ale Aleks, nie... a propos, ty powiedziałeś historią życia, jaką mam. No to dobra, to już wiemy, że sobie poradziłeś z tymi kilogramami dosyć sprawnie, ale teraz przeskoczmy trochę do tego, co było przyczyną u ciebie tych nadmiernych kilogramów i przypuszczam, że tutaj trochę powiesz nam o swoim życiu dość dynamicznym i chyba takim, które było jednak stresujące, czy nie? Czy nie było tak? Wiesz co, ja przytyłem bardzo, jak wyemigrowałem do Austrii. To był nowy świat, dużo wyzwań, dużo niepewności i dużo taniego jedzenia dostępnego. No to wiesz, jak już tak mi się przytyło, to już tak zostałem. Potem tam parę razy próbowałem to nieefektywnie zrzucać, ale wiesz, będąc z moim stanem wiedzy, wtedy to byłem jak dziecko we mgle po prostu, więc tam zjechałem parę kilo, wróciło i tak dalej, bez sensu. No ale wiesz, jak ja już mówię, to są starocie, prawda? Ważne było właśnie, żeby się zorientować, jakie czynniki wpływają. Wy jeszcze mówiliście o stresie. Stres jest bardzo ważną rzeczą, że ja myślę, że generalnie mam bardzo duży luz wewnętrzny i to bardzo ułatwia. Ale następną rzeczą, jeszcze jak miałem ten CGI, prawda? To widać było na przykład, że sen jest bardzo istotny. Po pierwsze, jak było parę takich rzeczy, że niestety no, musieliśmy krótko spać i wystartować gdzieś, to wpływało bardzo niekorzystnie na poziom glukozy, bo oczywiście efekt świtu to już jest inna historia, prawda? Ale to pół biedy, ale na przykład niewyspanie i tak dalej. To są takie różne czynniki,
które w sumie, jak do tego zdrowo podejdziesz i wiesz, o co chodzi, to można to opanować. Jeżeli mówisz oczywiście, że to jest odpowiednio wysoki priorytet dla ciebie. Dla mnie priorytetem jest to, żeby dobrze żyć jak najdłużej, w którymś momencie się przewrócić i trudno, ale dopóki się nie przewróciłem, żeby delektować się życiem. Więc jak masz taki priorytet, no to trzeba właśnie, to jest właśnie cenne, co wy robicie, że edukujecie, że to nie jest to, że tam ktoś będzie jakąś super dietę pudełkową brał albo coś i tak dalej, taki bullshit, tylko że tutaj trzeba całościowo do tego podejść i to się odbija potem na jakości życia, na jakości relacji oczywiście też, na wszystkim. Ale właśnie powiedziałeś całościowo podejść, bo to są trudne. Znaczy, my sami swoje życie zmienialiśmy wiele lat i teraz, no ty jesteś na takim etapie, że tak, masz luz wewnętrzny, no, no jakby nie przepracowujesz się, no bo znamy twoją historię i opowiadałeś nam z książek, więc dobra, co zrobić, bo wiele osób jednak myśli sobie, dobra, zmienić, nie zmienić, to co zrobić, żeby być na takim etapie jak ty, żeby pozwolić sobie na mniej stresu. To są trudne decyzje, jakieś wskazówki? Na pewno dostałeś spadek albo wygrałeś w totka i teraz cwaniakujesz. No, to byłoby ładnie, ale niestety muszę was rozczarować. Ja zacząłem moją karierę jako sprzedawca gazet na ulicy w Austrii, mieszkających w piwnicy. I cały czas jak szedłem do góry, to właściwie szedłem o własnych siłach, aczkolwiek z pomocą i wsparciem dobrych ludzi. To ja zawsze mówię, trzeba sobie szukać mentorów i tak dalej, i tak dalej. Ja o tym zresztą nagrywam filmy. Także ja jestem przykładem, że można to zrobić samemu, że nie trzeba mieć spadku. Nawet uważam, że ludzie, którzy mieli za dobre początki, to mają potem problem z radzeniem sobie z różnymi wyzwaniami w życiu, bo to jest trochę tak jak z odpornością. Część ludzi, którzy mają bogatych rodziców, którzy załatwiają za nich wszystkie rzeczy, to mają tak słabą odporność ekonomiczną, jak ja miałem odporność na choroby. Kiedy moja mamusia, jak mówiła, jak gdzieś słyszała jakieś dziecko kichające, to mnie od razu brała na bok. Potem jak poszedłem do szkoły podstawowej, to w pierwszej klasie wszystkie możliwe choroby wieku dziecięcego przeszedłem, bo nie miałem odporności, prawda? I tutaj jest dokładnie tak samo, jeśli chodzi o te rzeczy ekonomiczne i tak samo zresztą, jeśli chodzi o emocjonalne, że jeżeli my od najmłodszych lat musimy sobie radzić z różnymi wyzwaniami, to jest trochę tak jak z naszym organizmem, który musi sobie radzić z różnymi infekcjami, dopóki nie są zabójcze, to je wzmacnia, prawda? To jest tak zwana antykruchość, prawda? O której tam pisał Taleb, może czytaliście o tym. Czarny łabędź się zdaje. Nie, antykruchość. Oryginał jest anti-fragile, ale poczytaj sobie, jest po polsku chyba tłumaczenie antykruchość. Polecam po polsku, bo Taleb ma niezwykle bogaty angielski, się go trudno czyta. No tak, ale jeszcze patrząc na twoje życie, rzeczywiście było, jakby to było życie, które wymagało często podejmowania trudnych decyzji i jakby wychodzenia ze strefy komfortu. No my to często powtarzamy, ale sami wiemy, że nie jest to proste. I teraz jak ty, czy masz jakieś wskazówki, co zrobić? Halo, halo, zgubiłem was. Halo, halo. Nie słyszę was, nie widzę was niestety. Dobra. Halo, halo. Halo, halo. Dobra, słuchajcie. Zgubiłem was na chwilę. Ktoś się tak, z jakiegoś powodu kamera nas opuściła i włączyliśmy drugą. I teraz ty pytałeś o coś. Dopytałem o takie praktyczne rzeczy, jak łatwo, co zrobić, żeby te decyzje trudne podejmować, bo to nie są trudne, to nie są łatwe decyzje. Jaki ty masz sposób, żeby podejmować te trudne decyzje, które często zmieniają kierunek twojego życia na ten lepszy. Okej. Tutaj znowu to moglibyśmy teraz tydzień na ten temat rozmawiać, bo ja nagrałem chyba dość dużo materiałów na ten temat. Przede wszystkim ja mam takie trzy zasady przy podejmowaniu różnych decyzji. To są trzy zasady eksperymentowania, nazywam je. Pierwsza zasada mówi, że trzeba dużo eksperymentować, czyli trzeba dużo próbować nowych rzeczy.
To jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Większość ludzi trzyma się kurczowo tego, co mają. Ja to tłumaczyłem też w jednym filmie, to jest też ten paradygmat niedoboru. Trzymasz się kurczowo tego, co masz, bo jeszcze i to mógłbyś stracić i co wtedy? Więc pierwsza rzecz, trzeba nie bać się i dużo eksperymentować, ale koniecznie stosując drugą zasadę, a mianowicie eksperymentować tak, żeby nieudany eksperyment nas nie zabił. Prawda? Czyli jeżeli chcę coś zrobić, jakiś eksperyment, to muszę to zrobić tak, żeby mnie to nie zabiło ekonomicznie, fizycznie, psychicznie i tak dalej, i tak dalej. Tu na przykład część ludzi robi coś takiego, że rzuca wszystko na jedną kartę i wóz albo przewóz. To jest niemądre. Ja bardzo lubię, tak? Jeszcze trzecia zasada. To jest taka, że zanim zacznę jakiś eksperyment, to muszę ustalić kryteria, po których rozpoznam, że on się nie udał. Po co? Żeby nie ciągnąć bezskutecznie eksperymentów, które nic nie dają. To jest trochę tak samo, jak wy macie jakąś terapię u pacjenta i jeżeli ta terapia nie daje rezultatu, no to trzeba zmienić terapię, a nie stosować ją po prostu dalej, prawda? I to jest dokładnie tak samo we wszystkich dziedzinach życia. Tutaj ludzie mają często tendencję do bycia zbyt ambitnymi, że mówią, no dobra, podjąłem taką decyzję, zacząłem na przykład już te studia, widzę, że są bez sensu, no ale jeszcze 2 lata i je skończę, tak prawda? No, tak jest. No to jest bardzo rozpowszechnione. Więc tutaj te 3 rzeczy trzeba mieć. Dużo eksperymentować, przewidzieć, czy sobie poradzimy z najgorszym możliwym wynikiem tego eksperymentu. I po trzecie, zanim zaczniemy eksperymentować, ustalić kryteria, po których poznamy, że on nie wyszedł i trzeba zrobić nowy. To jest troszeczkę tak, jak inwestujesz w akcję, to jest tak zwany stop loss order, prawda? Mówisz, jeżeli cena akcji spadnie poniżej na przykład 100 jednostek, to automatycznie ma być sprzedana. Najczęstszą wizytą młodych osób, młodych pacjentów, takich, którzy właśnie są przed maturą albo świeżo przed wyborem, dokonaniem wyboru na studia. Ja uwielbiam takie wizyty, bo bardzo często te osoby właśnie są na tym etapie, co robić w życiu i przyznasz, że to jest okej, z jednej strony najważniejsza decyzja, ale tak naprawdę w momencie, kiedy zdasz sobie w głowie, tak jak ty mówisz, że to nie jest decyzja nieodwracalna, że spokojnie tą decyzję można potraktować jako eksperyment, nagle się wszystko odwraca, bo na pytanie, co chcesz robić w życiu w wieku 18 lat, osoba powinna powiedzieć z dumą i z asertywnością, nie mam zielonego pojęcia, zamierzam się tego dowiedzieć przez najbliższe 5, 10, 12 lat i wtedy do końca życia to robić. Tak samo jak my. My mieliśmy to szczęście, nieszczęście, zwał jak zwał, że tak naprawdę no, jesteśmy z tego pokolenia, gdzie rodzice, pokolenia naszych rodziców mieli wprogramowane w głowę, że trzeba wymyślić karierę swoim dzieciom. Dlatego dzieciom robili, żeby byli lekarzami, prawnikami, inżynierami, jakby w ogóle kompletnie nie mieli innej drogi. I teraz szczęście nasze polega na tym, że my w tym wszystkim się znaleźliśmy i znaleźliśmy swoją pasję jakby poza systemem, który jest jakby tak naprawdę niszczącym ambitnego młodego lekarza, no bo w większości przypadków lecząc zgodnie, chociażby cukrzycę zgodnie z zaleceniami robi się krzywdę, a jeszcze podając na przykład insulinę osobie chorej na cukrzycę typu drugiego, no to jakby zgodnie z badaniami i z nauką skraca mu się życie i tak naprawdę powoduje się 3-krotne zwiększenie zachorowania na zawał serca i tak dalej. No nie da się wiedzieć to, po prostu tkwić w tym systemie i uśmiechać się, udawać, że się tego nie widzi. Ale jeszcze wracając do tych młodych, bo to rzeczywiście jest tak, że młodzi no nie mają prawa wiedzieć, co chcą robić w wieku 16, 17, 18 lat, a mimo wszystko nadal, mimo tych czasów, które są, jest internet, tak naprawdę większość firm, tych takich międzynarodowych, nie pyta już o studia, tylko pyta o umiejętności. Tak jest. A nadal jest taka presja w społeczeństwie, że trzeba tak, kariera, rodzina, kredyt hipoteczny i żyć dalej w tym takim ciągu schematycznym. I potem biorą się z tego no, jednak nieszczęścia, bo taka jest prawda. Trudno wyplątać się potem z tego systemu. No my sami mamy 40 lat i dopiero teraz wiemy, co chcemy w życiu robić, a przez ostatnie 20 lat właściwie nasze mózgi były tak głęboko w systemie, że nawet nie mieliśmy czasu zastanowić się, co chcemy w życiu robić. To jest niesamowite, że świat chce nam dać takie szybkie rozwiązania, czyli tak, szybkie schudnięcie w 90 dni, a potem martw się człowieku, dlaczego przytyłeś.
I masz iść w karierę i takie szybkie, proste rozwiązania bez kalkulowania, co ty chcesz w życiu Ale to osiągnąć. ja mam teraz pytanie. Jeżeli chciałbyś jeszcze się nawiązać do tego, Aleksie, do tego, co Tak, tak. mój brat młodszy 10 minut Mateusz powiedział. Proszę. Tak, tak, ale proszę, pytanie. Chciałem, miałeś pytanie. Pytanie jest takie. To tutaj mam takie pytanie. Typowy podział w społeczeństwie, jakby idąc za tym Matrixem, czyli musimy skończyć studia, iść do pracy generalnie, wziąć kredyt, jeździć samochodem ładnym, mieć ten domek z białym płotem, na który bierzemy kredyt hipoteczny, ale cieszy się jedynie ten bankier w okienku. I teraz tak, typowy podział w społeczeństwie, on dalej funkcjonuje, zwłaszcza w niektórych miejscowościach, że mąż tak, mąż pracuje, niestety zaczyna być taka pewna tendencja do nazywania męża swoim starym, a żony swoją starą. No i ten stary pracuje, a ta stara ma pasję w wychowaniu, która polega właśnie na wychowaniu dzieci, praniu i sprzątaniu. I teraz tak, czy taki podział uważasz za rozsądny z punktu widzenia utrzymywania zdrowej relacji długoterminowej? I czy ty byś wprowadził może inny podział ról w związku i od czego by one zależały? Dobrze. To tutaj króciutko nawiążę. Nie tak dawno temu nagrałem taki filmik, bo któryś z widzów zapytał mnie, jak to jest, jak partnerzy w związku zarabiają różnie i tak dalej, i tak dalej. Więc nagrałem filmik, odpowiadając na jego pytania, zaczynając od tego, jak ja to robię w moim związku, gdzie napisałem naprawdę, że na przykład my mamy rozdzielność majątkową nie dlatego, że sobie nie ufamy, bo dostęp do konta każdy ma drugiej osoby, tylko nie potrzebuje to tak na wszelki wypadek, ale po to, że jako zabezpieczenie, gdyby biznes któregoś z nas na przykład popadł w tarapaty, prawda, żeby nie stracić wszystkich zasobów, że tak naprawdę to wydajemy pieniądze na wspólne życie, to tak jak popadnie, komu akurat przyjdzie, to wydaje, że tam nie ma jakichś kalkulacji i tak dalej. I strasznie dużo ludzi rzuciło się na mnie, że to nie jest związek, tylko to jest, nie wiem, jak para w akademiku mieszkała. Podczas kiedy my naprawdę właśnie, jeżeli my mamy dyskusję o pieniądzach, to przeważnie dyskusje wynikające z tego, że każdy chce płacić. Prawda? Ja chcę zapłacić, tak. Zrobię ci przyjemność, a Karolina mówi, ja chcę zapłacić, zrobię ci przyjemność. I to tak długoterminowo mniej więcej wychodzi równo, ale nie dlatego, że o to się staramy, tylko tak jakoś wychodzi. I teraz jeśli chodzi o ten podział ról, to ja jestem daleki od tego, żeby ludziom mówić, jak mają żyć, jaki mają podział ról mieć. Dlaczego? No bo oni mogą mieć inne wyobrażenia i też inną gotowość do zrobienia z siebie czegoś, żeby pewna forma funkcjonowania była możliwa. Ja mam na przykład taką formę, że każdy, ja zawsze mówię tak, w moim małżeństwie to jest jak samolot, który ma dwa silniki. Samolot komunikacyjny ma dwa silniki, dlatego że jakby jeden silnik wysiadł, to na drugim ciągle jeszcze możesz wiele godzin lecieć i dolecieć do lotniska bez problemu. A nawet chyba możesz wystartować tylko na jednym silniku. Więc ja mam taką sytuację, ale żeby mieć taką sytuację, to samemu trzeba znaleźć się ekonomicznie w takiej pozycji, żeby to było możliwe. Trzeba znaleźć partnera, który też ekonomicznie w takiej pozycji może się znaleźć, prawda? Nie zawsze tak było, ale teraz jest. Ja tu jestem przeciwnikiem właśnie tego, że facet zarabia kasę, a kobieta siedzi w domu, z wielu powodów zresztą, bo jeżeli tego faceta nagle zabraknie, to będzie tak ten jednosilnikowy samolot, prawda? To nagle mamy twarde lądowanie. Tak. A po drugie, ja myślę, że jeżeli kobieta robi rzeczy sensowne, które ją cieszą, które sprawiają przyjemność, jej przyjemność, nie poza wychowywaniem dzieci tylko, prawda, to powinna to robić, powinna mieć tą satysfakcję, że coś osiągnęła, że do czegoś doszła. I to jest moim zdaniem bardzo dobry wzór na relacje, ale podkreślam, nie jedyny. I ja zdaję sobie sprawę, że bardzo wiele osób powie, to jest dla mnie niemożliwe, a inni mówią, nie ma takich facetów, a inni mówią, nie ma takich kobiet. No i wiesz, stanie się według wiary twojej. No. Dużo mówisz, Aleksie, o informacji zwrotnej, no bo w twoich filmikach naprawdę jest potężne źródło, zresztą przecież ty to wiesz, bo wiele ludzi pisze, potężne źródło informacji i recepta na to, jak racjonalnie przede wszystkim, bez właśnie jakichś schematów, tworzyć długoterminową relację. I mnie ujmuje ta informacja zwrotna, bo przyznaję, że to jest jeden z
trudniejszych elementów każdej relacji. Kiedy powiedzieć komuś, że mnie wkurza to, tamto, czy ubrać to w jakiś schemat. I teraz tak, problem polega na tym, że często my jako taki upośledzony naród pod tym kątem, no bo przecież wiemy wszyscy, że te lata komuny, takiego tępactwa emocjonalnego, braku umiejętności wychowywania nas przez te poprzednie pokolenia o rozmawiania o emocjach, no to my często jest tak, że zamiast dać taką spokojną informację zwrotną, jak ty mówisz, to wypalamy, czyli jakby gromadzi się, gromadzi, wyrzucamy wszystko, co nam nie pasuje i zamiast delikatnej rozmowy robi się wielka chryja. I teraz pytanie w związku z tym, czy ty rekomendujesz na przykład ustalenie jednego dnia w tygodniu na takie trudne rozmowy, na informacje zwrotne, czy to w ogóle da się to ubrać w jakąś rutynę? Podaj jakieś przykłady może z twojego życia. Wiesz co, jeżeli chodzi o mnie, to my mamy na przykład taką zasadę, że nie idziemy spać z jakimś poważnym problemem między nami. To jest pierwsza rzecz. Czyli jeżeli coś się dzieje i komuś coś nie pasuje, to staramy się w miarę możliwości szybko o tym mówić. Druga ważna rzecz jest taka, że ja niechętnie o tym mówię, ale wydaje mi się, że większość ludzi się wytresowała na histeryczną reakcję na różnego rodzaju bodźce otoczenia. Histeryczna, czyli wiesz, absolutnie nieadekwatna, bo po prostu takich nauczyły media, takich nauczyły polskie filmy, takich nauczyła polska rodzina, gdzie trzeba do pewnych rzeczy podejść na luzie i potem powiedzieć, dobra, no czy to jest takie krytyczne? Jeżeli jest krytyczne, musimy się tym zająć na spokojnie. Jak zajmiemy się na spokojnie, to będzie to znacznie lepiej niż jeżeli będziemy próbowali jakichś siłowych rozwiązań. I jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi teraz do głowy, to jest to, że ludzie chyba zbyt mało uwagi przywiązują do tego, żeby dobrać sobie właściwego partnera życiowego. Ja zamierzam nagrać taki film, ale to znowu będzie awantura, jak to nagram, pod roboczym tytułem Czy jesteś twoim partnerem z podziwu czy z desperacji? I mam wrażenie, że bardzo wiele związków tak naprawdę funkcjonuje z desperacji, żeby nie być samemu, albo bo wypada, bo trzeba, bo znajomi mają, albo już jesteśmy tak długo w związku, no to trzeba w nim być, rozumiesz? I ja rozumiem, że w takich związkach może dochodzić do różnych wybuchów. To jest jasne. Ale jeżeli masz jakiś harmonijny związek, w którym oczywiście będą ciągle różnice poglądów, będą różnice się będą pojawiać, ale masz tam mechanizmy, wytworzone mechanizmy, żeby o tym rozmawiać, żeby znajdywać rozwiązania albo żeby powiedzieć, ok, sprawa w sumie nie jest aż taka ważna, żeby się tym specjalnie przejmować, bo mamy fajniejsze rzeczy do roboty. Rozumiesz? Tak. I dlatego... Ja nie bardzo rozumiem, jak ludzie mogą na siebie krzyczeć na przykład. To jest całkiem niepotrzebne, nic nie daje, prawda? Jeżeli masz relację, gdzie musisz krzyczeć na partnera albo partner musi krzyczeć na ciebie, to masz poważny problem. To masz poważny problem i to nie ma nic wspólnego z jakością życia. Ale też poważnym problemem... Tak, tak? Jeżeli przerwałem, to proszę skończ myśl. Nie, 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 mów proszę. Chciałbym ciągnąć ten temat, bo też kolejnym poważnym problemem w relacjach międzyludzkich, no okej, powiem, no często to jest jednak w tym kraju, bo to są te naleciałości, upośledzenia, rozmowy o emocjach i o uczuciach, no przecież rzadko się zdarzało coś takiego. Jest tak, że panuje takie niepisane przekonanie, że jedna strona może obarczać drugą stronę swoimi problemami. I teraz bardzo często wygląda to tak, że jedyny powód do zadzwonienia do drugiej osoby, do odezwania się, chociażby tej najbliższej, jest to, żeby powiedzieć mu, że ukradli mi auto, albo że boli mnie głowa, albo że okradli mnie w sklepie, nie działa mi telefon, czyli taka rozmowa, która się zaczyna, a wiesz co, zdechł mi szczurek. I teraz ta druga strona jest stawiona przed takim wyborem. Albo idę w ten negatywizm, albo co? Jaka jest alternatywa? No bo przecież osoba rozwijająca się, tak jak my czy ty, no przecież nie dajemy sobie wciskać na głowę tego negatywizmu. Bardzo często tych ludzi musieliśmy wyeliminować. Ale jeżeli z jakiegoś powodu nie możemy lub nie chcemy wyeliminować tych ludzi, to jak wpłynąć na to, czy są jakieś techniki, żeby zmienić ten negatywizm u tej drugiej osoby?
Wiesz co, ja nie wiem, czy są techniki, żeby zmienić. Pewnie można, nie? Można by metodą tresury to zrobić. Nagrałem na ten temat kilka filmów, ale pierwszą rzeczą to ja bym zrobił coś takiego, żeby ten negatywizm tej osoby nie był skierowany w moją stronę w ogóle. Czyli trzeba robić po prostu coś, żeby zepsuć przyjemność albo korzyści tej drugiej osoby, że akurat dzwoni do mnie. I ja wiem, że możemy sobie w ten sposób zarobić na łatkę osoby nieczułe i tak dalej, ale wiesz, jeżeli ktoś do mnie dzwoni z jakimś poważnym problemem, gdzie ja mogę pomóc, to ja bardzo chętnie pomagam, ja jestem życzliwym człowiekiem, ale jeżeli ktoś by miał do mnie dzwonić, żeby się wygadać, żeby się wyżalić, to ja pytam całkiem klarownie, mówię, okej, czego spodziewasz się po rozmowie ze mną? Dokładnie tak, prawda? Czego spodziewasz się po rozmowie ze mną albo czego spodziewasz się po tym, że akurat mi o tym mówisz? I czekam na odpowiedź na to pytanie. I w razie potrzeby powtarzam to pytanie. I wtedy oczywiście musimy zaakceptować, że część ludzi nas odrzuci, bo my jesteśmy nieczuli, bo prawdziwy przyjaciel to musi dać się wyżalić i tak dalej. Ale wiesz, to jest trochę tak, jakby przyszedł do was pacjent z jakimś schorzeniem, mówi, no ja tu mam cukrzycę, ale ja ciągle będę kilo cukru dziennie jadł, nie? No to mówię, no po co do mnie przychodzisz, prawda? Więc ja po prostu tutaj staram się ustalić, o co tak naprawdę chodzi i bardzo, bardzo nie pozwalam, żeby ludzie zwalali swoje problemy na moją głowę, chyba, że robię to jako konsultant, to jest jasne, nie? To problemy moich klientów są moim problemem, to wiadomo, ale wszystko inne, to ja chętnie pomagam, ale jeżeli ktoś musi się tylko wygadać, co jest bardzo rozpowszechnione w Polsce, no to staram się to zablokować. Ja pamiętam, że jedną z największych zmian w moim życiu, które doprowadziły do zmiany mojego życia diametralnie, było z jednej strony ograniczenie węglowodanów, ale to jest oczywiste, no bo tym się tutaj zajmujemy, ale to doprowadziło do stabilizacji mojego nastroju. Wiadomo, za tym musiały pójść rezygnacje z dyżuru, z tych nocek, z kortyzolu, ale bardzo często była ta praca nad pozytywizmem, czyli musiałem znaleźć sposób, żeby wprogramowywać w swój mózg pozytywne myślenie i temu służyło kilka takich mechanizmów i technik. No, techniką najprostszą i najszybszą jest wyłączenie telewizji. Oczywiście. To po prostu działa diametralnie niesamowite rzeczy i mało niestety ludzi zdaje sobie z tego sprawę, jak potężną zmianą w twoim życiu będzie wyłączenie telewizji, ale za tym też musi iść nieczytanie Onetów, WP, Pudelków i tych innych bzdur pełnych negatywnych emocji, które... To, ale ja też pamiętam, jak przyjeżdżałem do Mateusza, bo Mateusz szybciej trochę się przeprowadził do tej małej miejscowości nad jeziorem. Ja tam przyjeżdżałem tylko między dyżurami, gdzieś tam nakręcony tym reanimowaniem osób i sukcesami zawodowymi. I pamiętam, jak ty mi mówiłeś często, jakoś nie widziałem tego zrozumienia w tym takim moim nakręceniu, a po drugiej stronie tak nadziewałem się na taki spokój i raczej na zasadzie, no dobra, no ale jakby ja nie widzę tutaj tej ekscytacji z tego, co ty mówisz. No i ja w którymś momencie, tak natykając się na taki spokój i brak tych negatywnych emocji, w końcu sam musiałem zdecydować, że jeżeli chcę utrzymywać relacje z moim bratem, no to muszę jakby zrezygnować z tego podniecania się tym moim światem, który zresztą już wiem, powodował u mnie złe zachowania jedzeniowe, złe zachowania w wielu aspektach mojego życia. No i to i wiele innych aspektów spowodowało, że nie tylko wyleczyłem się metabolicznie, ale też to pochwalę się tobie innym, no rzuciłem jako wisienkę na torcie wieloletni nauk palenia papierosów. Brawo. I to tak bez żadnego problemu, jako taki, wiesz, wisienkę właśnie na torcie. I naprawdę można pięknie żyć bez narzekania. Przecież w ogóle nie zdarza się teraz, że narzekamy, no bo prawda jest taka, że to, co wychodzi z naszych ust, kieruje naszym i kształtuje nasze życie. Tak. I tutaj poruszyłeś jeszcze jedną ważną rzecz, którą warto uwypuklić. Jeżeli chcemy w życiu wprowadzić znaczącą zmianę, to bardzo pomocnym jest znalezienie kogoś, kto tą zmianę ma już mniej czy bardziej za sobą, tak jak w twoim wypadku był to twój brat, czy też jakichś takich znajomych. I to jest moim zdaniem bardzo dobra recepta, bo ja, wiesz, przewędrowując też całą karierę od sprzedawcy gazet na ulicy do bycia międzynarodowym konsultantem,
to tak naprawdę właśnie posuwało mnie do przodu kontakty z zupełnie innymi ludźmi niż moje aktualne środowisko. Prawda? Z ludźmi, którzy w jakiś sposób byli trochę dalej w tym, co ja chciałem osiągnąć. To znowu jesteśmy tutaj na kwestii tego mentora, prawda? Ludzi, którzy nam mogą podpowiedzieć, ale nawet nie chodzi o podpowiedzenie, tylko o znalezienie wzorców, żeby zobaczyć i powiedzieć, o, tak też się da. Jeżeli tak też się da, to może ja też, prawda? Jeden z powodów, dla których ja wiele rzeczy publikuję na przykład na YouTubie, to jest też po to, żeby się kupę ludzi wkurzyło, żeby powiedziała, kurczę, taki stary Aleks, on to może zrobić, to dlaczego ja tego nie mogę zrobić? Prawda? Jeszcze mówi, jak się za to zabrać. Więc to jest bardzo istotne. Jeżeli ktokolwiek z nas teraz słucha i chce wprowadzić znaczącą zmianę w swoim życiu, to niech się rozejrzy też za zupełnie innymi ludźmi niż dotychczasowe otoczenie. Bo jeżeli ktoś pracuje teraz na etacie, w korporacji na przykład, czy w szpitalu, na okrągło, potem jeszcze zasypia przed telewizorem i ma do czynienia z podobnymi ludźmi, to będzie bardzo ciężko się wyrwać. A jeżeli nagle będziesz miał kontakt z kimś, kto cię w pozytywny sposób zainfekuje innym sposobem myślenia, no to potem już nie wrócisz do tego tak łatwo, co było. Dlatego lubimy powtarzać takie zdanie, które jest takim też prowokacyjnym zdaniem, żeby przynajmniej raz w roku zmieniać pracę albo pomyśleć o jej zmianie. I to wywołuje taką reakcję w mózgu, że no okej, nie musisz zmieniać. Oczywiście to też wywołuje zamieszanie, że jak wy to jesteście cwaniaki, generalnie lekarze łatwo mają ze znalezieniem pracy, ale nie o to chodzi. Mhm. Chodzi o to, żeby tą pracę przynajmniej postawić się w tej reakcji takiego dyskomfortu emocjonalnego. Mhm. I tak. Ja wiem z doświadczenia, że ważne to jest w wycofywaniu, w odchudzaniu zdrowym. Dam kilka takich przykładów i to się powtarza. Bardzo często jest tak, że osoby ograniczają węglowodany, wchodzą w zdrowe niejedzenie, czyli w IF, wszystko idzie dobrze, chudną i nagle się blokują. Klasyka. Po kilku miesiącach zwykle niemalże każdy się blokuje. I teraz no, szukamy jak z tym adwokatem tych sytuacji najczęściej kortyzolu. Wiele osób tą sytuację ma w pracy. Idzie do pracy, której nienawidzi, idzie do pracy, której szef jest tym istym tyranem. Oczywiście bywa też odwrotnie, że szef zarządza totalnie nieodpowiedzialnymi ludźmi, no ale to już jest inna sprawa. Bywa to, że idzie do pracy i pierwszą myślą jest, jak dotrwać do emerytury. Wyobraź sobie, że wielu naszych pacjentów, którzy mają 25 lat, mówią o emeryturze. No przecież to jest mieszanie z poplątaniem. Po pierwsze emerytury nie będzie, a po drugie prawdopodobnie nie dotrwają do emerytury, bo będą mieli cukrzycę, a cukrzyca typu drugiego skraca życia o około 20 lat. I teraz jak tu tak głośno myślę teraz i kończąc myśl, wielu moich pacjentów, a mam, pochwalę się, mam sukces, gdzie pod moją inspiracją wiele osób zrzucało pracę i później przychodziło dziękować za to, że to był ten klucz do sukcesu, bo nie dość, że czuli się lepiej, szczęśliwiej, zaczęli lepiej spać, to chudli te 20 kilo, które im brakowało, blokował kortyzol i te negatywne emocje. I teraz, czy mamy jakieś wskazówki dla tych osób, które siedzą w tej pracy, nienawidzą szefa, nienawidzą współpracowników, co by mogli zrobić, żeby poprawić tą swoją sytuację? Wiesz co, no tutaj problemem jest to, że bardzo wiele osób jest z plecami przy ścianie, prawda? Bo mają kredyty, mają różne inne zobowiązania i wydaje im się, że nie mają pola manewru. To się niestety często zdarza, ale tutaj w takiej sytuacji to ja mówię coś takiego. Spróbuj wygospodarować chociaż 5 albo 10% swego czasu na to, żeby zacząć myśleć o twoim nowym życiu. Co by tam miało być inaczej? Czego potrzebujesz do tego, żeby to mogło być inaczej? Zrobić po prostu jakieś rozpoznanie, nauczyć się rzeczy, które są potrzebne. Słuchaj, ja przecież przez 7 lat byłem niewolnikiem mojej firmy software'owej Ostry. Zarabiałem kupę kasy. Nie miałem czasu ani siły jej wydać. Wszyscy bili brawo, bo taki dobry byłem i super, hiper. A ja rozumiem, że jakbym tak dalej zrobił, to bym chyba, nie wiem, byśmy dzisiaj już nie rozmawiali dawno. Tak. I w wieku 35 lat postanowiłem coś zmienić. No i jak postanowiłem zmienić, to zrobiłem sobie listę rzeczy, które chciałbym robić.
Jak zastanowiłem się też, jak mógłbym wykorzystać to, co robiłem dotychczas, bo to jest ważne, że my mamy jakiś zasób, prawda? Na przykład jak wy studiowaliście i praktykowaliście medycynę, to nawet gdybyście powiedzieli, ok, od dzisiaj z medycyną czystą nie ma nic wspólnego, to macie zasób doświadczeń, spojrzenia, sposobu myślenia i tak dalej, który możecie wykorzystać gdzieś indziej. I dokładnie tak samo ja zrobiłem. I tak powinien zrobić każdy człowiek. Ja miałem 35 lat, jak totalnie zmieniłem moje życie, kompleto. Kompleto, ale nie bałem się zostawić czegoś, za co byłem chwalony, gdzie, wiesz, bito mi brawo i tak dalej, i rozpocząć zupełnie nową karierę, nie całkiem rozsądnie i tak dalej, ale wszystko skończyło się dobrze, jak widać. No, ale to prawda, często lubimy powtarzać, że regularne wychodzenie ze strefy komfortu jest tym kluczem do zdrowia psychicznego, ale też metabolicznego, dlatego też my regularnie, chociaż częściej ja, morsuję, ale też często biegamy, no, cieszymy się na tą obecną zimę, bo możemy sobie regularnie pobiegać w samych shortach w temperaturze 0 stopni. Pytanie takie totalne, nieprzygotowane teraz mi pojawiło się w głowie. Czy ty morsujesz, Aleks? Jeżeli nie, to czy zamierzasz morsować? Więc ja nie morsuję, ale to nie morsuję tak naprawdę tylko z wygodnictwa, bo to, wiesz, byłoby dużo akcji znowu. Trzeba przygotować się do tego morsowania, wymorsować się, wrócić i tak dalej. Z tego samego powodu na przykład nie chodzę na basen, bo ja jestem po prostu leniem, nie? No co tu dużo mówić? No jestem leniem i wiesz, trzeba by na ten basen pójść albo pojechać, trzeba by się tam przebrać, popływać, potem wysuszyć i tak dalej, i tak dalej. I tutaj niestety wychodzi moje lenistwo, które proszę nie naśladować tego. To nie jest rzecz gwarta naśladowania. To, że ja mimo tego lenistwa funkcjonuję, to jest po prostu to, że kompensuję to czymś innym, ale to nie jest warte naśladowania. Także morsowanie warto, super. Warto tylko, żebyś wiedział, a może już to wiesz, że takie regularne narażanie na zimno powoduje niesamowite procesy, a głównie chodzi o to, że taka bardzo aktywna metabolicznie tkanka tłuszczowa brunatna, jest tłuszcz brunatny, który jeszcze w latach 70. w ogóle naukowcy bagatelizowali, bo twierdzili do całkiem niedawna, że rodzimy się z nim, ale on później szybko zanika, bo on do niczego nam nie jest potrzebny. I okazuje się, że w miarę rozwoju takiego techniki obrazowania emisyjnej nowotworów, gdzie podaje się radioaktywną glukozę i okazało się, że zaczyna coś świecić oprócz nowotworu, inne miejsca zaczęły świecić i pewien naukowiec z Wielkiej Brytanii porównywał te miejsca z starymi książkami anatomii, gdzie ten tłuszcz brunatny był opisywany i okazało się, że nie świeci nowotwór, tylko ta aktywna tkanka. I im silniejsze było pomieszczenie, w którym była ta aparatura, tym więcej tkanki brunatnej u pacjentów świeciło. No i coraz więcej tych badań, tak jak mówiłeś o mikroflorze jelitowej, to jest temat, który zaczyna wchodzić, trendować, czyli na szczęście coraz więcej ośrodków bada mikroflorę jelitową, ale też coraz więcej ośrodków bada wpływ zimna na zdrowie metaboliczne człowieka. Więc gdybyś jednak morsował, albo chociażby nie nagrzewał swojego pomieszczenia, znając życie, pewnie nie nagrzewasz, no to twój organizm wyjdzie z tej strefy komfortu i zacznie po prostu adaptować się do zimna, chociażby w ten sposób, gdzie w którymś momencie nie będziesz potrzebować kurtki zimą, tylko wyjdziesz sobie w jakimś nawet krótkim rękawku i wszyscy będą się stukać w głowę, że ty, chłopie, jesteś chyba niepoważny, a ty po prostu jesteś zdrowy metabolicznie. To tak w skrócie. Tak, tak. Ale widzisz, tutaj na przykład to z tym brązowym tłuszczem, czy brunatnym, jak się to po polsku nazywa, to jest jedna z wielu rzeczy, które wiem, ale nie stosuję. Bo jakbym wszystko stosował, co bym wiedział, to bym znowu 10 kilo mniej miał już od razu i tak dalej. Jestem tylko ułomnym człowiekiem. Tak. A w dodatku mam jeszcze partnerkę, która uwielbia ciepło. W związku z tym... Aha! Okej. Czyli tu jest trochę konflikt interesów. Czyli tu zakręć. Znaczy, to nie jest konflikt interesów, to jest kwestia priorytetów po prostu. Ale to ja się zgadzam z tym, co mówisz, oczywiście. Tylko że tutaj po prostu no, okoliczności życiowe mówią, dobrze, wiedząc to, co mi powiedziałeś, podejmuję inne decyzje. Na szczęście nie wszystko trzeba robić optymalnie, żeby działało. Nie? To prawda. Powiedz, Aleks, zdradźmy największą tajemnicę, którą możesz oczywiście zdradzić naszym słuchaczom, którzy myślą o zmianie pracy albo przynajmniej o wynegocjowaniu większej
sumy, żeby móc mieć tą nadwyżkę na spełnianie swoich marzeń, chociażby właśnie, nie wiem, pojechanie na narty w wymarzone miejsce. Jak negocjować większą płacę, ale tak praktycznie, w perspektywie, no bo to się nie robi w minutę, tylko trzeba ustalić sobie środowisko, ustalić sobie strategię i wtedy zaatakować. Kiedy to najlepiej zrobić i jak negocjować większą płacę? Wiesz co, jeżeli pozwolisz tylko, to ja od tego pytania zrobię pytanie o jeden krok wstecz, dobrze? Bo to jest trochę pytanie, jak skutecznie, na przykład podobnie jakbym ja ciebie zapytał, dobrze, jak się odchudzić, prawda? To też pewnie powiesz, ok, zadbaj najpierw o twoją równowagę metaboliczną. I tutaj tak samo jak mówisz o zarobkach, to oczywiście, że można negocjować, ja parę filmów też wrzuciłem, jak negocjować podwyżki, ale tak naprawdę, żeby mieć dobre, konkretne rozwiązanie, to trzeba popracować nad czymś, co ja nazywam wartością rynkową. Jaką my mamy wartość rynkową, szeroko rozumianą, na rynku pracy? I to jest znowu iloczyn tego, co potrafisz zrobić, nie co wiesz, bo wiedza dzisiaj jest tania. Mamy, tak. Wiesz, telefon, wiesz, bardzo dużo wiedzy mogę mieć w każdej chwili. To, co potrafisz zrobić konkretnie, czyli jakie zmiany potrafisz wprowadzić u twoich potencjalnych klientów albo pracodawców, razy jak dobrze potrafisz to sprzedawać. Czyli jak dobrze potrafisz pokazywać potencjalnym klientom czy pracodawcom, jak dużą zmianę potrafisz zrobić i na czym polega różnica między tobą, a kto kimkolwiek innym, który o to stara się. Razy trzeci czynnik to jest, ile osób wie o tym, że jesteś dobry. Ilu masz znajomych, jakich masz znajomych? I teraz problem polega na tym, ja ostatnio taki film wrzuciłem, tam ktoś mnie atakował, że to takie rzeczy piszę, to wielu ludzi jej frustruje, ale jeżeli każdy z tych czynników ocenisz w skali od 0 do 10, gdzie 10 jest najlepiej, a 0 to leży, to okaże się, że większość ludzi na przykład, którzy pracują w dużych korporacjach, to mają umiejętności gdzieś koło szóstki, umiejętność sprzedawania tego koło dwójki, na 10 możliwych i kontakty na poziomie jedynki, bo znają parę osób podobnych do siebie głównie. Jak to przemnożysz, to daje nam ci 6 razy 2 razy 1, daje ci 12 na 1000 możliwych. Ok? Bo to jest iloczyn i tu dlatego trzeba sobie uświadomić, to jest bardzo brutalne spojrzenie na siebie i powiedzieć, dobra, gdzie tu ja jestem? Większość ludzi robi ten błąd, że potem po prostu co robią? Drugi fakultet, tak jak ty chciałeś drugą specjalizację, prawda? Ale zasada Pareto działa tak, że potem już jest coraz trudniej, prawda? Coraz mniejszy jest przyrost wielkości przy takich samych nakładach. I zamiast tego, gdyby zacząć robić coś innego, na przykład sprzedawać, wy to robicie w ten sposób teraz inaczej niż kiedyś, prawda? Zakładam. To może się okazać, że znacznie łatwiej jest osiągnąć wyższy przyrost tym samym nakładem i w związku z tym, że ta wartość rynkowa pójdzie nam jeszcze bardziej do góry. To jest dokładnie tak samo, jak dzięki kanałowi staliście się bardzo znani, prawda? To macie ten trzeci czynnik znowu drastycznie poszedł do góry. I oczywiście ten wzór na wartość rynkową nie jest jakimś wzorem matematycznym, ale to czujecie chyba, że wasza szeroko rozumiana wartość rynkowa znacznie poszła do góry w porównaniu do tego, jak pracowaliście w Polskiej Służbie Zdrowia, prawda? To dobrze rozumuję? To prawda i to można streścić takim jednym zdaniem, żeby robić w życiu w większości to, co się czuje i to, co się lubi, żeby broń Boże nie zatrzymać się na poziomie pracowania w pracy, której się nienawidzi, ale z własnego podwórka mógłbym podpowiedzieć odnośnie, jak się negocjuje. Bardzo często jednak najlepszą negocjacją jest powiedzenie szefowi, że się zwalnia. Tak. I wtedy zaczynają się otwierać w głowach szefa, no jakby biorąc pod uwagę, że się jest tym dobrym pracownikiem, który daje, jest proaktywny, który daje więcej od siebie niż to, co mu każą, że nie trzeba mu pokazywać paluszkiem i zrobi dokładnie to, co mówią. Jakby, no, ale to jest oczywiste. No, tak samo trzeba w relacji, myślę, w związkach zaskakiwać, jakby dbać o to. No i w którymś momencie trzeba ja mogę podpowiedzieć, że trzeba znaleźć sobie pracę, kolejną pracę marzeń. To nie musi być praca do końca życia, ale praca na kolejne pół roku, dwa lata. No tak. I wtedy wiedząc, że tam cię chcą, ale trzeba najpierw wypracować oczywiście odpowiedni poziom i jakość
czy swój brand, no i wtedy właśnie rzucić, no to na razie, no i liczyć się z tym, że nagle przyjmą twoje propozycje w 100% takie, jakie chciałeś, mhm. mimo tego, że postawiłeś zaporową stawkę i to nie tyczy tylko lekarzy, bo niedawno tak. kolega informatyk, nie programista, tylko informatyk, śmiał się, że no Jezu, muszę jechać do miejscowości oddalonej, muszę w cudzysłowie, bo rzuciłem taką stawkę zaporową, a oni przyjęli, że nawet głupio mi by było nie pojechać tam do nich i mhm. po prostu nie powiedzieć, nie spytać się, o co im chodzi, że przyjęli aż taką stawkę. Ludzie mhm. często nie zdają sobie sprawy z tego, jak wygląda rynek pracy, dopóki nie zaczną szukać tej pracy. I tak. nie chodzi tylko o lekarzy, ale także tą panią na kasie, tego mhm. pana sprzedawcę i tą panią sprzątającą, która jakby miała odwagę i by powiedziała, to se znajdźcie kogoś innego do sprzątania tego brudu, mhm. ja idę mhm. do innej miejsca, no ale oczywiście nie można wtedy co 15 minut wychodzić na papieroska i mhm. Sprzątać tylko 15 minut, tylko dawać wszystko, co najlepsze od siebie. Ja tylko powiem jeszcze w tym temacie, jak kiedyś, jak pojechaliśmy na podróż dookoła świata, najpierw zarabialiśmy w Irlandii, bo wylecieliśmy za swoje, to ja pamiętam, najbardziej lubiłem funkcję kitchen portera, czyli mycia naczyń i toalet. No byłem w tym najlepszy, najlepszy. Dlatego też poznałem ludzi z Australii, u których mieszkaliśmy, jak byliśmy w Australii. To się wszystko zazębia, nawet przy myciu toalet i zbieraniu kufli z parkietu warto być najlepszym, bo nigdy nie wiadomo, kogo się przyciągnie do swojego życia. To też, ale jeżeli pozwolisz, ja jeszcze leciutko stuninguję tą twoją propozycję podwyżki, bo ty powiedziałeś, że najlepszym sposobem jest pójście do szefa i powiedzenie, że chcesz się zwolnić i dostajesz podwyżkę, to można zrobić jeszcze lepiej. Mianowicie ten drugi czynnik, umiejętność sprzedawania tego, co potrafisz, trzeba tak rozwinąć, żeby ten szef nie spał po nocach, myśląc, że ty być może mógłbyś się zwolnić. Rozumiesz? Tak. Właśnie o to chodzi, nie? Tak. O to właśnie chodzi, żeby ta druga strona mówiła, wow, co ja mogę zrobić, żeby temu człowiekowi przypadkiem nie przyszło do głowy to, żeby pójść gdzieś indziej. Dokładnie. I tak powtarzam co jakiś czas. Ja generalnie nie muszę tu pracować, ale tak was lubię, że zostanę do momentu, kiedy dajecie mi tą możliwość rozwoju i nikt mi się nie wtrąca w moje tutaj decyzje. Wiesz co, no najlepiej jest tego nie mówić, ale żeby to było oczywiste. Okay, dokładnie, dokładnie. Jeszcze na koniec tej części, tak nazwijmy to mhm. częścią, uwielbiam to, co ty promujesz, widzę cię. Wiesz, o czym mówię, widzę cię, to mhm. jest taki ekwiwalent dzień dobry. I teraz nie zdawałem sobie sprawy, że można coś powiedzieć lepiej do swojego partnera, małżonki, dzieci, coś fajniejszego niż dzień dobry. A okazuje się, że ty promujesz coś takiego, żeby zamiast dzień dobry mówić widzę cię, ale to jest takie widzę cię na zasadzie wiem, że jesteś, wiem, szanuję cię i widzę twoją twarz, widzę twój uśmiech, odwzajemniam ten uśmiech i powiem ci, że ja akurat ze swoją żoną praktykuję to od jakiegoś czasu i to w ogóle fajnie to wygląda, jak ja mówię, mówimy się widzę cię i od razu jest uśmiech na twarzy, że nie takie suche dzień dobry, tylko widzę cię, że jesteś zadowolona, albo widzę cię, że może się nie wyspałaś, albo widzę cię i tak dalej, i tak dalej. Rozwiń tą myśl i spróbujmy Dobrze. Przekazać naszym słuchaczom tą ideologię takiego aktywnego mówienia dzień dobry. Dobrze, tylko teraz musimy doprecyzować z tym widzę cię, to ja w książce cytowałem Saubona, to jest z Swahili, znaczy dosłownie widzę cię, dosłownie znaczy widzę cię, ale tak naprawdę oznacza właśnie to, że postrzegam cię jako człowieka, postrzegam cię jako jednostkę, postrzegam cię jako kogoś, a nie, że tylko obraz twojej osoby ląduje na mojej siatkówce. W związku z tym w Polsce ja nie mówię widzę cię. To nie jest tak, że używam tego słowa, że mówię to słowami, ale jednocześnie staram się mieć tak wysoki poziom uważności, że to jest oczywiste dla drugiej strony. Że ja się w tym momencie natychmiast bardzo pozytywnie wyróżniam spośród bardzo wielu ludzi tym, że mam ten poziom uważności, że dostrzegam wiele rzeczy, że staram się różnym rzeczom wychodzić też naprzeciw. To się czasem przydaje też w biznesie.
Bo są ludzie z górnej półki, którzy patrzą na to, czy jesteś przytomny, czy nie jesteś przytomny, prawda? I jeżeli nie jedziesz na autopilocie, jak większość ludzi, albo nie robisz tego błędu, większość ludzi na przykład jak rozmawia z kimś z górnej półki, to buduje sobie obraz tej osoby i już potem do tego stereotypowego obrazu mówi, zamiast po prostu komunikować z człowiekiem, prawda? Ale ja podkreślam, to nie znaczy, że masz komuś mówić widzę cię, tylko po prostu z nim tak komunikować, żeby to było oczywiste, że postrzegasz go jako człowieka. Jako człowieka, a nie jako, rozumiesz, bankomat, jako maszynę do podania ci jedzenia w restauracji czy coś takiego, wiesz, to jest ważne. I to może być dzień dobry, ale to nie może być taki dobry i idziemy dalej, tylko za tym dzień dobry albo cześć, kochanie, powinno iść takie faktyczne zainteresowanie tą drugą stroną, wręcz wzrokiem, który mówi, że faktycznie jesteś dla mnie ważny, jesteś dla mnie ważna, widzę cię nie tylko fizycznie, ale też jakby czuję tą całą energię, która za tobą idzie. Tak, dobrym, wiesz, dobrym sposobem, żeby sobie to wyćwiczyć, to jest takie w cudzysłowie podrywanie, zagajanie wszystkich ludzi dookoła, których spotykasz. Żeby zrobić coś takiego, żeby to była króciutka interakcja, po której ten człowiek będzie się czuł lepiej niż czuł się przed. Tak. I potem jak to praktykujesz, to wchodzi ci, pewne zachowania wchodzą ci w krew tak, że ja na przykład mam często taką sytuację z Karoliną, że nam różni ludzie mówią, słuchaj, miałem cię kiepski dzień, dopóki się z wami nie spotkałem, jak wy to robicie, że ja się czuję lepiej? A wiesz, nic takiego nie robiliśmy. Ale o to chodzi, żeby wyrobić to sobie. To są rzeczy, które strasznie ciężko opisać słowami. To jest, wiesz, to się nazywa ładnie po angielsku tacit knowledge. Nie da się opisać słowami, ale jak to widzisz, to jest to oczywiste, że to tak jest. I tutaj to właśnie widzę cię, to jest między innymi wyrobienie sobie tego nawyku postrzegania innych. Postrzegania innych to można też zrobić w ten sposób, że siedzisz sobie w kawiarni, patrzysz na różnych ludzi i zastanawiasz się, jaki tak naprawdę świat ci ludzie wewnątrz mogą mieć. Oni przeważnie mają zupełnie inny świat, niż sobie wyobrażasz. Bo my mamy tendencję, zwłaszcza ci, którzy oglądają telewizję, do operowania wieloma stereotypami. Prawda? A to jest absolutna bzdura. Tak jest, powtarzanie cały czas tych samych zdań, które później stają się naszą rzeczywistością, które warunkują nasze myślenie, nasze słowa i też naszych bliskich. Aleksie, tym byśmy chcieli zakończyć tą część, którą publikujemy na YouTubie, a parę pytań przygotowaliśmy specjalnie dla członków BR Team, czyli takiej naszej platformy, gdzie dajemy jeszcze taką może wisienkę na torcie i tam dbamy o zdrowie metaboliczne naszej grupy. Także dziękujemy za tą część wywiadu. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że się czegoś przyda.